mam ogromną przyjemność powitać Państwa w imieniu organizatora Stowarzyszenia Filmowców Polskich i działającego w jego strukturach Studia Munka na wieczorze filmowym, uroczystym wieczorze jubileuszu 80. urodzin Jana Englerta. Chciałbym, żeby to była też rozmowa o najważniejszych nazwiskach filmowców w Pana karierze. Wiele rzeczy i wiele wątków się ze sobą łączy i chciałbym zacząć od tego twórcy. Bardzo się cieszę, że pani Ewa Jastrzębska wybrała właśnie Mniejsze niebo, bo to jest mało znany, znakomity film Janusza Morgensterna, a być może nie byłoby dzisiaj pana z nami, nie byłoby tych 150 ponad ról filmowych, gdyby nie Janusz Morgenstern właśnie. Nie było mnie w ogóle chyba jako aktora, bo Janusz Morgensztern wybrał mnie z podstawowej szkoły do roli Zefirka, roli, dużo powiedziane, do udziału w filmie Kanał. Dziwię się, że tego nie pokazaliście, bo zobaczyć, jak miałem 13 lat, byłoby śmiesznie. No, no to jest... I też pan powiedział, że prawie 60 lat minęło. Nie, minęło od Kanału w tej chwili już lat 67. No tak, bo pan miał 13 lat, arytmetyka. Pamiętam się po planach filmowych z większym lub mniejszym skutkiem i z większym lub mniejszym obciążeniem. Przepraszam, że tak... Wiecie państwo, ja bardzo nie lubię jubileuszy. Nie lubię takich imprez. Nie lubię tego, że coś gmera się w czymś, kogoś się buduje. Tylko dlatego, że bez żadnej zasługi z jego strony przeżył 80 lat. Przecież to jest śmieszne. To nie moja zasługa jest, że Bóg jest dla mnie łaskaw i z państwem rozmawiam jeszcze. Lakier i blacha jako w porządku, no ale już słyszycie, z runą wydechową gorzej. No. Więc to jest tak. Niedawno podsumowany byłem cyframi. Ja w filmie razem z serialami, razem z filmami telewizyjnymi, bez teatru telewizji, ale zagrałem 150 ról. To jest dość duży dorobek. Z tego ja może bym wybrał 10 filmów, które moje wygórowane ambicje zaspokajały. Tutaj siedzą reżyserzy, z którymi pracowałem. Jest Janusz Majewski, z którym kręciłem. Jest Piwowarski, którym też... Ciemna strona Wenus. Proszę? Ciemna strona Wenus. Ciemna strona Wenus, zgadza się. Na razie tylko tak lecę po twarzach, ale myślę, że tu jest więcej osób, które ze mną pracowały w filmie. Patrzę na tego... żeby to nie zabrzmiało śmiesznie, ale tego sprawnego aktora fizycznie. Tam parę, te zdjęcia w Wielkiej Wsypie na balkonie Polonii naprawdę robiłem sam, na tym szóstym piętrze. Więc taki Tom Cruise mogę być, nie? Mm-hmm. Mission Impossible, tak? Filmu. Ale to nie jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że kamerze, filmowi, Januszowi Morgensteinowi, który mnie wciągnął do filmu i do filmu, w którym byłem w rękach jego, Kazimierza Kuca, którzy byli asystentami, reżyserami drugimi Wajdy i Andrzeja Wajdy. Z Andrzejem Wajdą, szczerze powiedziawszy, w Kanale zamieniłem może dwa słowa. On zresztą zabawne, bo potem opowiadał, że zobaczył mnie, jak jadę na rowerze ulicą i zaangażował mnie do Kanału. Ja rower kupiłem dopiero za pieniądze zarobione w Kanale. Więc nie było to do końca tak. Zaangażował mnie Kuba Morgensztern. I potem podarował panu też wspaniałą... Ja mam trzy takie role, o których chciałbym powiedzieć. Mm-hmm. Koniecznie. Trzy role, których nie uważam za rolę. Uważam za coś, co jest pewnego rodzaju powinnością, a jednocześnie nagrodą od mojego kogoś tam, kto nade mną czuwa. Ja byłem wychowany w Powstaniu Warszawskim, na tradycjach Powstania Warszawskiego. Jako roczny chłopiec przeżyłem w Warszawie Powstanie Warszawskie. Potem chodziłem z rodziną po tych gruzach i miałem naprawdę myśli, że chciałbym zginąć za ojczyznę, za późno się urodziłem. Naprawdę nieudawane. I nagle w Kanale, w nierealu, dostałem wszystko to, na czym byłem wychowywany. Ja, o czym to mi, czy ja grałem, nie grałem? Nie. To była najwspanialsza
zabawa, ale strasznie serio. Wydawało mi się, że naprawdę uczestniczę w Poznaniu. Drugim takim filmem byli Kolumbowie. Zresztą dla nas wszystkich wtedy. Krysia Morgenstern, tu obecna, może potwierdzić. Myśmy każdy dzień zdjęciowy kończyli tym, że jechaliśmy do Kuby na piwną i pisaliśmy scenę na następny dzień. Codziennie. To był kocioł kręcący się wokół tych zdjęć. Wszyscy. Od tych, którzy sypali piasek przed kamerą, do tych, którzy budowali dekoracje. Przez widzów, którzy oblegali plan filmowy. Wszyscy byli... To był pierwszy film o Powstaniu Warszawskim. Pierwszy serial w ogóle. Ale film też. Nie przegrany. Kanał był wcześniej, ale tutaj to było serial i pięć tych odcinków przeprowadzało tych młodych ludzi przez wszystkie tajniki tego. I teraz powiem Państwu tak. Kiedy skończyliśmy kręcić ten film, Janusz Morgenstern zaprosił kombatantów powstania na obejrzenie dwóch odcinków powstańczych. Przyszli. Kiedy skończyły się te dwa odcinki, które puszczono jedno po drugim, rozległ się nagle na sali głos. Proszę nie zapalać światło. Nie wiem, ile siedzieliśmy w ciemności. Po czym zapaliło się światło i oni pokryjomo, po cichutku wychodzili. Dopiero w 3 dni potem spotkali się z nami na spotkanie. Takie wrażenie na nich zrobił ten... A i mówili, a skąd wy wiecie, że myśmy tak wyglądali, że my się tak zachowywali? Ja mówię, no znikąd. Młody człowiek w takiej sytuacji się zachowuje, myślę, w każdym. Nawet dzisiaj, gdyby trzeba było, to by się tak też zachowywał. To nie jest kalkulacja, jak trzeba powiedzieć, czy sposób bycia. To jest powinność. Po prostu powinność. I trzeci raz miałem to z Katyniem, który Andrzej Wajda kręcił, jakby w hołdzie dla swojego ojca. Pytano mnie po tym filmie, zaraz po premierze, co ja o tym filmie, jak mi się grałem. I wszystkich pędziłem, ja w tym filmie nie grałem. To była po prostu znowu kolejny prezent od losu, że mogłem się wcielić w ludzi, którzy no, towarzyszyli mnie jako no, pewien punkt odniesienia w moim chłopięcym czasie. A jeżeli do tego jeszcze dołożę, bo już jak skończy się 80 lat, to człowiek bredzi wszystko, co chował. Ja miałem lecieć do Katynia z samolotem prezydenta Kaczyńskiego. Do Smoleńska. Dwukrotnie mnie namawiała kancelaria i dwukrotnie się wykręciłem. Nie będę mówił dlaczego. Ale chyba głównie dlatego, że mnie denerwowało, że są dwie delegacje. I że to jest ważna sprawa, a my się dzielimy już na pół. A miałem alibi, bo akurat kończyłem przedstawienie jako reżyser w Teatrze Narodowym. Także nie wiedziałem, co się stało, kiedy przyszedłem do teatru, witał mnie szpalor kolegów, którzy potem się wydawało, że wróciłem z tamtego świata. Także dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sądzę, że te filmy i te jeszcze inne filmy tyczące historii nie bezpośredniej mojej czy mojej rodziny, ale jednak czegoś, na czym się człowiek wychowywał mając naście lat, że te role są rolami, to nie są role. To jest uczestnictwo. Ja do tych ról mam najwięcej sentymentu. Może dlatego, że nie oceniam ich w ogóle od tej strony, jak zagrałem. Kompletnie. Nie obchodzi mnie to. Natomiast patrzyłem tutaj i mówię, o tu sfałszowałem, tam przesadziłem. I to nie jest przyjemne wiedzieć, że można było lepiej. A ogląda pan w ogóle, wraca do filmów ze swoim udziałem? To jest takie tradycyjne pytanie. Ja specjalnie nie lubię oglądać w ogóle. Mimo na to nie wyglądam. Ale nie, dlatego, że... Chyba nudnym perfekcjonistą jestem. I nigdy nie jestem zadowolony do końca z siebie. Z innych mi się zdarza, z siebie rzadko. Mm-hmm. Oczywiście udaję przed wszystkimi, że jestem wspaniały, no bo mm-hmm. tak trzeba w dzisiejszych czasach. Panie... Pytanie słynne,
do Osborna, takiego aktora brytyjskiego, któremu zadano w telewizji pytanie, jakich współczesnych aktorów ceni pan najbardziej? Zastanowił się i powiedział, jest nas kilku. No więc jest nas kilku. To jest odpowiedź oficjalna, a prywatna to jest ta poprzednia. Panie Janie, myślę, że też ten montaż, a ile i pana filmografia... Dziękuję przede wszystkim za ten montaż. Na to nie było czasu. Przecież to było... Ekspresowo przygotowywane. Ukłon wobec mnie produkcji filmu, w którym teraz gram, bo się pochwalę, że po wielu latach zacząłem zdjęcia do filmu, w którym prawie nie schodzę z ekranu. W roli napisanej, no chyba troszkę pode mnie. Mam wielką frajdę, wielką przyjemność, że jeszcze zdążyłem raz stanąć przed kamerą i coś od siebie powiedzieć. To jest, no, zapomniałem już o tym. O tym powiemy, to zrobimy też taką większą wypowiedź na zakończenie. Jest z nami reżyserka, pani Dominika Monteą-Pańków, ale bardzo chciałbym, zanim opowiemy o filmie Skrzyżowanie, bo taki jest tytuł tego filmu, produkcja studia filmowego Munka, koniecznie chciałbym, żebyśmy jeszcze opowiedzieli o Janie Łomnickim, prawda? Bo jeśli pan bardzo mówił ważne. O tym refrenach, o powinności, to myślę, że dla wielu pokoleń, również dla mojego pokolenia... Słusznie zapomniany reżyser i człowiek. I pana... Pamiętam, i pana bardzo szanowany przez środowisko. Bardzo szanowany i chyba lubiany, bo był impulsywny choleryk, ale jednak był uczciwy w swoim działaniu. Nie ma go. Zniknął. Nikt go nie wspomina. Ja zagrałem w jego 8 filmach. Tylko w jednym jego filmie nie grałem od czasu, jak razem zaczęliśmy pracować. Trzeba ocalić miasto o wyzwoleniu Krakowa przez bohaterskie radzieckie wojska. W tym nie zagrałem. Pozostałe grałem we wszystkich, nawet epizod. On uważał, że mu przynoszę szczęście, więc musiałem zawsze zagrać. No i świetnie się bawiliśmy, pisząc te 2 filmy, tę wielką wsypę i A czyli to był pana pomysł, czy Łomnickiego, że zaprosić do pana jeszcze bliższej współpracy, że te 2 filmy, Szczur i Wielka Nie, to Wsypa... To był mój pomysł, dlatego że ja wtedy zaczynałem życie od nowa, od zera, od depresji materialnej. I na to, żeby się podnieść, musiałem sobie napisać rolę, bo mnie nikt by nie napisał. Miałem szczęście, że Łomnicki się tym zajął i że Kawalerowicz, który był wówczas szefem zespołu, dał na to pieniądze. Mogłem, nie zarobiłem za scenariusz, zarobiłem za rolę. Co mi pozwoliło wreszcie wziąć kredyt, bo nie miałem nawet pod co brać kredytu. Więc to było, ja w ogóle twierdzę, że ilość przypadków, który nami kieruje, naszymi działaniami, sukcesami, porażkami, jest tak olbrzymia, że jak się nad tym zastanowić, to właściwie śmiesznie jesteśmy z tym przekonaniem, że mamy wpływ na swoje losy. Mamy oczywiście, ale tyle czasami się dzieje dookoła nieprzewidywalnych rzeczy. No, powiem tak, nawet zwierzałem się kiedyś z tego, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakaś pretensja, ale XXI wiek, jeśli chodzi o kino, z wyjątkiem 2 filmów Wajdy, to nie dał mi żadnej szansy praktycznie w kinie. Zaraz powiem dlaczego, bo jestem rozsądny. No, niestety pycha i zarozumiałość wepchnęły mnie na stanowisko dyrektora artystycznego teatru. No i wiadomo, że nie jestem dyspozycyjny, że mam swoje obowiązki, że narzucam terminy, i tak dalej, i tak dalej. Na miejscu producentów i reżyserów też bym tego nie chciał. Także ja to mówię bez żadnego żalu. Natomiast, no mówię, no, a mogę to mówić, dlatego że właśnie to nie jest coś, co otwieram, bo otwarte zostało przez panią Monteą-Pańków. Scenariuszem i filmem, który kręcimy razem w tej chwili. Mam pełną satysfakcję powrotu do grania z kamerą, co bardzo lubię. Mhm. No to jest czas przyszły, ten film, czekamy na niego, teraźniejszość, bo jest zrealizowany, teraźniejszość jest zrealizowany, ale mówię z mojej perspektywy widza. Natomiast to, o czym mówiłem przed rozpoczęciem naszego spotkania, czyli to poczucie, że widzowie i myślę, że pana widzowie
dzięki filmowi przede wszystkim i telewizji, niestety nie teatrowi, to idzie w miliony. Oni pamiętają, patrzę na panią Bożenę Dykiel, na przykład serial Dom, tak, wspomnianego Jana Łomnickiego, na seriale Noce i Dnie Jerzego Antczaka. Do mnie Rikitiki, tak. No. Mundek, tak. Mundi. Mundi nie. Lipski też często. Lipski, killer. Tak. I nie wiem dlaczego Jerzy. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego Jerzy do mnie się zwracają często. Mm-hmm. No nieważne. Czy pan czuje tę ogromną sympatię? Czy to jest pana codzienność? Opowiem, jak zrobiłem karierę tak naprawdę. Zrobiłem dzięki też scenariuszowi. Antczak to zresztą opowiada na spotkaniach. Ja parę lat po szkole no, trzymałem halabardy w teatrze, nie miałem propozycji filmowych. Pierwszy był Łomnicki z kontrybucją. Ale tak naprawdę wystartowałem dzięki teatrowi telewizji. Napisałem scenariusz, moim zdaniem bardzo dobry, tylko nie do przejścia w tamtych czasach ze względów cenzury. To nieboszczyk Wilhelmi, był taki minister, utrupił ten scenariusz. I rozmawiałem z Antczakiem, który był kierownikiem artystycznym zespołu Kadr chyba, tak, Kadr, a Stawiński był literackim. I Antczak w czasie tej rozmowy ze mną mówi, wie pan co, cholera, pan ma bardzo dobre warunki, pan powinien być aktorem. Ja powiedziałem, tak się składa, że od 5 lat już jestem. Niemożliwe. No i dał mi najpierw, wnosiłem piwo do kawiarni, potem dał mi niedużą rolę z Opalińskim, ale już rolę. A potem zagrałem z Tadeuszem Fijeckim w teatrze Notes z Kowrońskiego. Równorzędne role, bardzo dobre przedstawienie było. A to były czasy, chciałem państwu przypomnieć, że było 100% oglądalności. Był jeden program telewizji. Na drugi dzień się ukazywały recenzje w gazetach i przychodziło tysiące listów od wielbicieli. Ale zagrałem w tym i ukazała się jedna recenzja chyba na mój temat, że Tadeuszowi Fijeckiemu wybitnej kreacji pomagał młody, dobrze zapowiadający się Jan Englert. Dostałem do dziś, pamiętam, jeden list, Katowice Koszutka. Zapamiętałem od jakiejś panienki, że jestem wspaniały i tak dalej, i tak dalej. Po Kolumbach z taśmy magnetowidu puszczono jeszcze raz to przedstawienie. Ukazały się recenzje. Wielka kreacja Jana Englerta, którą partneruje Tadeusz Fijecki. Dostałem tysiące listów od wielbicieli i nauczyłem się, już i trzymam się tego, że popularność, wchodzenie na te piętra uwielbień jest ważne, bo przecież po to to robimy, ale nie najważniejsze. Mam to, za przeproszeniem, w drugim, trzecim planie. A żeby już skończyć jeszcze znowu anegdotą, bo myślę, że takie anegdoty są zawsze najlepsze za nim. Bliżej mikrofon. Że nie, ja to powiem tak. Niedawno byłem na turnieju tenisowym, zaraz po pandemii, w Mrągowie, gdzie jak państwo wiedzą, to jest kombinat rozrywkowy. I nie można się było dopchnąć do jadalni. Przychodzi do mnie kierownik sali i mówi, panie Janku, tak mi przykro. Ale dlaczego, co się stało? Wie pan, tu taka młoda obsługa jest. Chciałem, żeby panu jakoś pomagali, żeby panu przynosili jedzenie. Wie pan, że nikt pana nie zna? Nie wymyśliłem tego. Nie jestem na żadnym portalu. Nie gram w telenowelach. No więc siłą rzeczy popularność w tej chwili się przeniosła poza, na sferę pozaartystyczną. Jest w internecie, jest no... A raczej tyczy naszego życia prywatnego niż naszych dokonań artystycznych. To jest syndrom czasu, z tym się nie da walczyć, ale tak jest. A ponieważ się nie dałem namówić, nie mam nawet maila, też żeby nie był bohaterem nie być, to nie mam maila, bo Kancelaria w Narodowym ma maila. Mhm. Do nich się przysyła i oni mi cenzurują. To, co jest niedobre dla mnie, nie przynoszą. Więc mam bardzo wygodnie.
No tyle. Ale to polega też na tym, że my, odbiorcy pana rozmaitych aktywności, rozmawiamy o aktorstwie filmowym, ale równie dobrze taką zupełnie odrębną rozmowę można by poświęcić reżyserowaniu w Teatrze Telewizji, w Teatrze Narodowym, o pracy Jana Englerta, pedagoga, ale słuchając tego, o czym pan mówił przed momentem, to mam wrażenie, że oczekujemy trochę od pana, że pan będzie kimś, kto właśnie traktuje ten zawód niezwykle serio, że nie rozmienia go na drobne w tym sensie właśnie, że trzeba się przypodobać, że trzeba korzystać ze wszystkich możliwości dostępnych również dla artysty, również dla aktora, które sprawiają, że nie wiem, być może łatwiejsza jest komunikacja z szeroką publicznością, ale pan stoi na straży zawodowego etosu i myślę, że wywiady z panem czy pana wypowiedzi pod tym często cytowane, to jest właśnie też takie poczucie, że patrzyłem, oglądając ten montaż, na pana świetnych kolegów i koleżanki. Wielu z tych wybitnych artystów już z nami nie ma. I tak sobie właśnie pomyślałem, że to jest też powinność artysty, żeby o tym przypominać temu pokoleniu, które i tym dzieciakom, które pana w tej stołówce nie rozpoznawały już. To jest trudne, wie pan, dlatego że trzeba sobie powiedzieć jasno i otwarcie, że konwencja czy technika, która zmienia konwencję, tak się zmienia, tak bardzo się zmienia, że tylko dla tych, którzy przeżyli 80 lat, wzrusza film sprzed 50 lat, albo którzy znali ludzi, którzy grali w tym filmie. Pokolenie wchodzące w życie ma swoich bohaterów, swoich swoje wzorce osobowe. Zawód aktora jest zawodem jędzki jednodniówki. To jest bardzo krótko trwa. Sława, nie sława. Nikt nie odkryje mojej wspaniałej roli, teatralnej zwłaszcza, po 50 latach i nikt go nie docenił, a on był naprawdę świetny. Tej roli nie ma. Ona umiera razem z końcem przedstawienia. Wydaje mi się, że z filmu to też dotyczy, tylko w trochę innym stopniu. Film ma pewien taki, to jest zarejestrowane, więc ma pewien archiwalny smaczek, taki jak się ogląda zdjęcie dziadków czy albumy rodzinne. Ale wracając do tego szacunku, o którym pan mówił, tak, ja jestem nawet nudny i nie będę na ten temat mówił, bym krótko. Ja jestem chorobliwym zwolennikiem pracy organicznej, umiejętności. Nie obchodzi mnie talencik w ogóle. Puszczę, niektórzy z państwa znają, ale puszczę, bo to jest dobra anegdota. Ola Śląska, która bardzo lubiła przystojnych chłopców, prowadziła egzamin w szkole teatralnej. Słabo było. Wszedł nagle na salę no mężczyzna na dwa tapczany. Gregory Peck. Brunet z ognistymi brwiami i oczami. Dobrze zbudowany, wysoki. Śląskarz się uniosła i mówi, co nam pan powie? A on powiedział, chciałbym państwu zaprezentować romantyczność Adama Mickiewicza. Śląska zwiędła i powiedział, ale pan sobie zdaje chyba sprawę z tego, że z taką dykcją pan nie może być aktorem. No co, delikwent się uśmiechnął, powiedział, frajer dykcja, grunt talencik. Żyjemy w czasach, w których frajer dykcja, grunt talencik. Niestety, ja jestem chorobliwym wielbicielem umiejętności. I naprawdę nie na rzecz wywiadu i tak dalej. Ja nic nie wymyśliłem, nigdy. Nigdy nie jestem żadnym punktem odniesienia. Może z jedną rzeczą, że pamiętam. Wszystko, co mam, co umiem, zawdzięczam swoim mistrzom. Byli mistrzowie wieloletni, byli mistrzowie jednego filmu, reżyserzy jednego filmu, których podglądałem. Ja zawsze strasznie podglądałem reżyserów, operatorów. Chciałem reżyserować, więc uczyłem się po kryjomu, jak to się robi. I do dziś mi to zostało. Może być nie w moim guście, ale jak jest zrobione, to szanuję.
To wiem, że to brzmi jak taka jakaś homilia, panie, ale tak chyba jest. No, czegoś się trzeba trzymać, no, czegoś, jakiegoś rusztowania trzeba się trzymać. Trzeba zbudować rusztowanie, z którego się coś robi, fundamenty i rusztowanie. I czasem wyjdzie nam Bohomas, a czasem wyjdzie czasem graffiti, a czasem namalujemy Sykstyńską kaplicę. No. Tylko panie, no, ile ma takie szczęście? Niewielu. To teraz chciałem panu powiedzieć, czego ja z kolei żałuję, bo kiedy oglądałem też te fragmenty i mam w pamięci również pana teatry telewizji, zarówno te duże inscenizacje słynne jak Dziady, jak i kameralne sztuki, których pan też jest mistrzem. Bardzo cenię tę pana twórczość reżyserską, bo aktorską to wiadomo. To żałuję, że nie zrobił pan filmu, że jeszcze mówię tu, wspominaliśmy o tych scenariuszach, więc nie wiem w ogóle, bo tego nigdzie nie przeczytałem, pan, ja czy było blisko. Ale nie do tego stopnia. Tak? Chyba bym się nie odważył. Byłem raz o krok, bo Witek Adamek, którym pracowałem wiele, cały czas namawiał mnie na scenariusze, pisaliśmy razem scenariusze, kombinował, żebym grał i reżyserował razem. To było niemożliwe z mojego punktu widzenia. Były różne śmieszne zdarzenia w związku z tym, których opowiadać nie będę, bo a już się ktoś dokopie, o kim mówię, to po co. W każdym razie nie miałem szansy takiej. To nie jest moja decyzja. Nikt mi nigdy tego nie zaproponował i dobrze. I dobrze, bo to jednak nie jest umiejętność, którą ja posiadam. Owszem, teatr, telewizji, bezczelnie mówię, że umiem. Ale to nie jest film fabularny. Jednak teatr, telewizja jest oparty na literaturze, na dramacie. A kino jednak musi, ma scenariusz, ale operuje większym spektrum narzędzi. I obrazem, i muzyką, i dźwiękiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiem państwu, czym jest aktor w filmie. Ja grałem w takim filmie Doktor Judym, nie wiem, czy państwo pamiętają. Chałpego. Bardzo mi się podobało, bo wysłali mnie wtedy pierwszy raz z delegacją polskiego filmu do Drezna i mogłem się przedstawiać Ichbin Judym. W każdym razie, w tym filmie umówiłem się z reżyserem na próbach, że Judym moim zdaniem to jest noworyż, a więc nie może pokazywać swoich nerwów, musimy opanować. I że będę, bo umiem robić taką rzecz, państwo tego nie widzicie w tej chwili, ale umiem taki tik oka. No taki. Zachwycił się reżyser. Zachwycił się. Grałem to cały czas. Ani razu nie ma tego na ekranie. Ani razu. A więc ja dlatego twierdzę, że owszem, aktor może rozsadzić ekran czy kamerę, ale jednak jest w trójcy rządzącej. Reżyser, operator, montaż. Może montażysta z reżyserem i operatorem zrobić kreację z niczego i może popsuć kreację świetną. To jest... Dlatego jak mnie pytają, co wolę, czy teatr, czy film, no to nieśmiało odpowiadam teatr, no bo w teatrze jeszcze dodatkowo mam coś, czego nie mam w kinie. No co wieczór mam jeden element wymienny. Publiczność. Co wieczór jest inne przedstawienie. Ja to muszę czuć. Jak tego nie czuję, to nie powinien się uprawiać tego zawodu. To jest rodzaj narkotyku. Ja myślę, że jak pytają mnie, dlaczego aktorzy się trzymają teatru twardo, mimo że dostają za jeden dzień zdjęciowy miesięczne wynagrodzenie razem z normami. Oni nie potrafią na to nawet odpowiedzieć. A ja uważam, że oni podświadomie czują, to jest rodzaj narkotyku, rodzaj zależności. To, że ja biorę pauzę. No i potrzymałem państwa. A w kinie za długo. Szopcieliby mi. No. Więc tu jest różnica. No, jestem niekonsekwentny, bo mówię o teatrze, a sam się cieszę, że gram w filmie. Więc no, myślę, że na usprawiedliwienie powiem jedno.
Bardzo wielu kolegów, którym nie poszło w teatrze, mówi, że teatr się skończył. Grałem w filmie. Bardzo wielu aktorów teatralnych, którym nie poszło w filmie, mówi, że film to tego teatru. Jak państwo wiecie, widzicie, no mam tutaj i tutaj dość bogaty. Na ilość przynajmniej. Nie na jakość, ale na ilość mam dużą cyfrę, więc nie mam żadnego powodu do tego, żeby mnie wątroba bolała. No i wszystko, co ja mówię, bierzcie poprawkę na to, kochani. Tak jak wygłaszam sądy, tak dzielę i rządzę mądrze, bo mi się wiedzie. Jak nam się wiedzie, jesteśmy tolerancyjni, sceptyczni, kokietujemy, udajemy, że nic nas, prawda, to nie kosztuje, bo nam się wiedzie. Pamiętam czas, który mi się nie wiodło. I pamiętam spuchniętą wątrobę do takich jak gruszołów, jak indyk ma. Bo koledzy grali, moja pierwsza żona była gwiazdą i pierwszy wywiad ze mną w Nowej Wsi, pamiętam, ukazał się pod tytułem Mąż swojej żony. Także znam to wszystko. Wiem, jak to wygląda. 60 parę nie liczę od kanału, bo kanał to nie było granie, to było uczestnictwo. Ale od dyplomu, czyli 4 lata po studiach, kończący od dyplomu. Ja liczę od tego, kiedy pierwszy raz wystąpiłem dla publiczności. Siedzi tu Ilka Karel, moja koleżanka z roku. Pierwszy raz wystąpiliśmy na jesieni, we wrześniu, na początku października w takim dyplomie muzycznym. Ja od tego momentu liczę swój debiut teatralny i to jest 60 lat, równo będzie w przyszłym roku. 60 lat uprawiania rzeczywiście zawodu. To już jest coś. Też nie moja zasługa. Ilu moich kolegów nie przetrwało? Nie to, że umarli. Nie powiodło im się. Odeszli albo z zawodu, albo gdzieś cierpią na boku. Także bardzo tutaj wyglądam na zadowolonego, ale ja naprawdę się trochę wstydzę. Wstydzę się, że tylko dlatego, że 80 lat skończyłem, nagle nie będę chamski. Chciałem Dejmka zacytować, ale nie zacytuję. Mam absolutną pewność, że nawet bez jubileuszu taki wieczór jak dzisiejszy miałby absolutne uzasadnienie. I już pewnie na koniec z kolei niech mi będzie wolno pozwolić sobie, żeby powiedzieć o mojej ulubionej pana roli filmowej. To jest film Magnat. I rola był kawałek, bo to jest, miałam takie poczucie, że to jest początek jakiejś nowej serii, innego Englerta, takiego nieoczywistego, którego ja nie znałem. Nie zostało to chyba tak pociągnięte, no ale ten film został. On jest sam film wybitny. Nie, się nie zestarzał specjalnie. Tak. Są takie filmy, które się słabo starzeją, które ciągle w jakiś sposób można oglądać. Magnat na pewno. Zalzder Schwarze Erde też myślę, ale czyli Sól Ziemi Czarnej, ale na innej zasadzie. Też, żeby skończyć już może anegdoty, ale jeszcze powiem o Mieślązacy ciągle ciągną, żebym mówił o kucu i o soli ziemi czarnej i perle w koronie. Ja byłem jedyny w obsadzie, który nie mówił w ogóle po śląsku. I jak czytałem scenariusz, mówiłem, Kasiu, no, ale jak my z tym sobie damy radę? Ktoś cię tam udźwiękowi potem na postronę. No, nie ze mną te numery. Zacząłem chodzić do kościoła, do knajpy, piłem z tymi górnikami i w końcu mówię sam. Kiedy byłem szczęśliwy, że pięknie sobie dałem radę, konferencja prasowa w Warszawie, wstaje pan, mówi, mnie w tym filmie najbardziej się podoba pan Englert. Dziękuję panu, a dlaczego? Bo tylko pana rozumiem, co pan mówi. Tak się nauczyłem Śląskiej Gwary. Myślę, że to jest o gwarze, ale gdybym patrzył na te filmy i niektórych w nich bym też chętnie pogmerał albo zapomniał. Z rolami trochę jak z romansami. Ostatni jest zawsze najpiękniejszy.
No, myślę, że lepszej puenty nie znajdziemy, ale teraz wracamy do teraźniejszości, jak mnie pan poprawił, czyli do filmu Skrzyżowanie Dominiki Montę-Pańków. I poproszę panią Ewę Jastrzębską ze studia filmowego Munka, żeby opowiedziała nam o tym filmie. Wspólnie z nami ten film finansują i wspierają nas nie tylko finansowo. Kanał Plus, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Kujawsko-Pomorskie Województwo i pani Grażyna Ścibakówna. Wszyscy ci pomagają nam, żeby ten film powstał i właśnie jesteśmy po dwóch dniach zdjęciowych. Zapowiada się świetnie. Trzymam kciuki. Dziękuję. I myślę, że no, poza puentą pana Jana lepszej puenty artystycznej nie może być, że 80 lat to kolejny początek jakiegoś nowej przygody. Tak, oczywiście. Jestem rozwojowy. Jan Englert. Dziękuję państwu. Dziękuję. Przepraszam, że nie byłem dzisiaj specjalnie zborny, ale mam na swoje usprawiedliwienie, że mam ponad 38 stopni gorączki w tej chwili. Więc mówię dzielnie, ale panie czołganiem zwracam do domu. A jutro mam zdjęcia i będę na planie. To było znakomicie zagrane. Jan Englert.